Elo, elok! Containment Breach w Garyspodzie! Dzisiaj sobie gramy z naszą pokaźną ekipką. Ze mną jest Nasan, Haksan, Morwanek, Among, AB, Gabor i Kryksos. I zaczynamy! Elo, go! A teraz rozdzielcie się! Dobra, generalnie sprawa jest taka, że niestety będziemy grać tak, że za każdą rundę będzie trzeba forklasować póki co SCP-ka, bo gramy teraz na takich zasadach, że SCP-ek jest tylko jeden, ponieważ... no SCP-ki są tutaj stanowczo za silne i po prostu będziemy grać tylko na jednego SCP-ka. Aktualnie mam też taki problem, że strasznie późno zaczęliśmy rozgrywkę, bo długo to schodziło na to przeniesienie. No ale trudno, no tak trzeba będzie chyba robić, nie ma chyba innego wyboru. Chyba nie mamy innego wyboru. No... Halo? Czy ktoś już coś znalazł? Nie wiem, ja chyba widzę tu naukowca, Nasan, nie wiem czy nie jest naukowcem. Nasan jest naukowcem, 100%. No. Już tu przybiegł, ale nie ogarnął podziemi, więc luz. Więc dobra. Tam się z nim posprzeczajcie, czy coś takiego. No ja tymczasem pobiegnę po karabin maszynowy. Kto wewnął ten, a Nasan właśnie biega tutaj. Ja tu się chowam w zmieniarce. Czekam. Bladi, poszedłeś po pistolet? Tak, poszedłem po pistolet. Ja w ogóle ulepszarka jestem. Masz kartę jakąś? Nie. Ale się skampiłem, nie? Serio. Ale co, nie macie żadnej karty? Po drodze na pewno była jakaś karta, tak mi się wydaje przynajmniej, powinno być. Mi się być. Wydaje, że ten Nasan wszystko zabrał. No. Naprawdę? A, to niedobry Nasan. Ale wydaje mi się, że normalnie powinna być tam jakaś karta, to co, nie ma? Ta, bo... Nie. Ale mam pistolet, idę po amunicję. Nasan jest tutaj, Nasan jest tutaj. Dobra, idę po amunicję, spokojnie. No dobra, teraz mam amunicję i teraz możemy... Zamknął się w ulepszarce. Masz kartę, Bladi? No skąd? No kurde, bo w podziemiach może być karta. Najgorzej. To weź jeden zajrzyj, a co tu nie? Naprawdę po drodze nie było żadnej karty, zawsze jest przecież karta. Po drodze. Ale zakosił wszystkie. Ale po drodze na, od naszego respa. Nie było, z tego co patrzyłem. Teraz będzie siedział w ulepszarce. O kurde. Nie, wyszedł z ulepszarki. U mnie jest Haksan, no cześć Haksan. Zamknij się w ulepszarce. Jesteśmy w tym, jesteśmy w windzie, chodźcie. Ma tu Haksana. Ma tu Haksana. No kurde, ty miałeś pilnować, żeby... Ej, on co jest? Czemu on jest nieśmiertelny? Ja dawaj go. On się leczy. Dobra, szybko ucieka! Ma apteczkę, faktycznie. Tu, panowie, tutaj, tu. Dobra, przypilnuj go, ja muszę tego załatwić. Kurde, no znowu ucieka, no kto te drzwi ogarnia? Adi, to chodź. No nie wiesz, jak te drzwi się długo otwierają. Jest jakiś to dziwny ten. Ogólnie to mamy problem. Wróciły MTS i SCP-ek i obaj nie żyjemy, umarliśmy od niczego. Tak po prostu, chodzimy i martwi, więc... To, tak. Kto umarł od niczego? AB, Gabor, MTF i SCP. Tak. Po prostu szliśmy sobie i umarliśmy... I zgon, tak po prostu. Tak po prostu. Ale kto? Gabor i AB. Gabor i AB? A kto to był Gabor i AB? MTF i SCP. Nie. MTF i SCP, no. Więc zostaliśmy... Ej, zablokował nas. Więc zostaliśmy co? Z tylko naukowcem? No, tak, no tak, naukowiec martwy i runda koniec. Dobra, i gdzie jest ten naukowiec? Naukowca. No właśnie zamknęliśmy go, no. Zamknął nas. A gdzie on jest? No tutaj też zamknął. A, w środku z wami jest. No. O, no to wesoło. Ta, tylko jak masz kartę, to możesz. Ale mam kartę, wyjdzie. No tak, zapomniałem. Nie, no, zostaniesz tak, tu, Haksa. Tak, to jest. Tutaj jest. Zostaniesz tu na zawsze, Haksa. Ej, Bi, coś za ciekawa rundka. Kurde, dobra, poczekaj, możemy się nad nim zęcać psychicznie, co nie? Ten go przez okienko do niego możesz strzelać. Co za... nieszczęście! Co za nieszczęście! Ojojoj! Ej, łapcie go! Mamy go! Dobra! Ej, szybkie przerzucanie, mówcie od razu kto jest SCP-kiem. Okay. Żeby nie a było. Na początku iść na kanał SCP-ków. O nie, od razu, o, nie mam czasu, od razu, bo kto jest SCP-kiem od razu mówi. Jesteśmy na ogół. A i to chodźcie na obserwację. O, kto jest SCP-kiem od razu mówi, dobra? Żebym od razu przerzucił SCP-ka jednego. Dobra. Po imieniu, nie ja, tylko po imieniu. Dobra. Będzie restart i od razu mówcie mi, kto jest SCP-kiem. Dobra, kto jest SCP-kiem, hop. Ja jestem jakimś... KURDE! IMIE! Morwanek. Dobra, już. Dobra, dzięki. Bo nawet nie wiedziałem, jaki się.
Dobra, MTF, oddział Amanda specjalny. Amanda i Bloody. Amanda, tak? Amanda i Bloody, Amongo i Bloody. No to teraz się zabawimy. Wyrzuć od razu zbroję, bo ta zbroja to jest... amunicję wezmę. Dajże spokój. Dobra, weź amunicję. Z okazji ulep sobie broń. Teraz jeszcze ten... MacBook. Dobra. To jest jakiś laser. Jak się włączał laser? Laserek. A, chyba sam górny jest włączony. Dobra, widzę. Dobra. Szczerze mówiąc, przydałoby nam się coś lepszego. Night Vision mamy. Kamera view. Co to było kamera view? A jak i prawej możesz zobaczyć kamery wszystkie. O kurde. I lewym przełączasz kamery. Dobra, wyrzucę to. Wezwolę apteczkę, szczerze mówiąc. Niż te kamery. Ale to jest przydatne. To się przyda, kiedy na przykład będziemy kogoś szukać, co nie? Ja też to mam chyba. Tak? Dobra. No. Generalnie broni nie mamy może najlepszej. Tak, idź od razu przełącz ten remote cały, bo to nie ma sensu, żeby to było włączone. Ja tymczasem już wkraczam do akcji. Pamiętaj, a, że... Tesla też wyłączyć, Bloody? O nie, mamy mamy potwora, uciekaj. Zamknąć ten. Kontrolę. Bloody, gdzie jesteś? Uciekam przed STP-kiem, kurde mać. No to ten głośny. Ja przed nim jak uciec nie mogę, kurde, jest za szybki. Dobra, czy ja Tesla wyłączę? Gonię cię cały czas? Tak. Pójdę mu plecy zrobić. No kurde, ale on jest przy mnie! Jak chcesz mu plecy zrobić? Chyba... Jest! Zamknąłem drzwi, ale farcik. Uciekam przed nim. Cały czas się goni. No cały czas się goni, no. Jak ty zrobić? On jest... Za szybkie są te romane, te. Za szybkie są te rąbane, te STP-ki. Nie wiem! Gdzie jesteście? Zgubiłem was. Boże, ty już szybko. Tutaj, dobra. Weź zamknij drzwi, od razu. Szybko spadamy stąd, chodź. Chodź. Zamykaj drzwi. Weź do niego... Masakra. Weź do niego strzelaj co jakiś czas. Ciekawe przed duplem. Dobra, zamknij te drzwi i spadamy stąd. Zamknij drzwi i spadamy. Dobra, ja zamknę te drzwi. Zawsze możemy się w control roomie zamknąć. Nie ma... O, tutaj do niego teraz postrzelamy zanim... Nie zamyka jeszcze, odsuń się. Dobra, zamykamy. O kurde, dobra, szybko. Cofaj się. O kurde, kto to zamknął? Dobra, mamy tutaj długo. Dobra, chociaż tu będzie długa trochę. Będzie więcej miejsca, żeby postrzelać. Dobra. Chodź szybko, odsuń się, biegnij bokiem, ja będę do niego strzelał. Właśnie wycofał. Szybko, chce nas otoczyć. Dobra, szybko. Obity trochę został. Ja wiem, ale chce nas otoczyć. Szybko, spadamy stąd, zanim otoczy nas. On jest strasznie szybki. W ogóle jaki rąbaniec jeden gówniak, co nie? Z tej strony pewnie przyjść. Dobra, szybko, wchodzimy do strefy. Chodź, nie ma czasu. Idę. Już mam dosyć tego gówniaka, kurde. Poza typia. Chyba tam idzie. Tak, tak idzie pomału. Dobra, walić go. Widziałem go. Chodź, tutaj, ej, tu go zgubimy, co nie? Pomyślisz, że poszliśmy tędy, a pójdziemy tą dłuższą drogą, chodź. Tylko zamknij drzwi. Mhm. Chodź. I zamykaj drzwi za nami. Kurde, mały gówniak, co nie? Człowiek tutaj próbuje przeżyć, co nie? A do takie jajca. Masakra być teraz tym. Naprawdę, te STP-ki to są tak wykokszone, że ja cię kręcę. Ale powinniśmy dać radę, skoro teraz jest jeden tylko. No jest jeden, ale jest mega silny. O! Witam. Dobra, mamy przez... Uważaj, bo za nami na jest... Dawaj na nasz kanał, Morwanek. Cześć. Daj ten identyfikator, Morwanku, już, natychmiast. Już. No, dobra, masz szczęście. Dobra, sprawa jest taka, że mamy SCPK. Nie wiem, jakiego? Czy można... taką kulkę turlającą się. Ten drze się mocno. Beethoven. Tak.
No, no, Beethoven, jak tam woli, może być Beethoven. Ale generalnie jest przegwizdana sprawa. Dobra, spróbujemy cię. I tak musimy pójść do komputerka, więc chodźcie. Tak jest. Mhm. Chyba, że ktoś już był przy komputerze. Nie, właśnie ten, szukałem go. Trzeba uważać właśnie na tą kuleczkę. No, a tutaj nie ma, czy w tej części chyba nie można wysadzić wszystkiego tym. Może nie wiem. Uff. Dobra, chodźcie. Nie, Gabor chyba próbował właśnie wtedy i nie mógł nic. Dobra, chodźcie tu. Czy ja będę pilnował jak coś. A dobra, to pilnuj. Ej, nie mogę. Słyszałem gate'a, ktoś otworzył. Ej, wyłączyłeś remote'a? Tak. Niemożliwe. Nie wyłączyłeś remote'a, bo ja nie mogę teraz tego otworzyć. No to nie jest teraz. Ej, dupa. Dobra, mamy dupę na ten. Nie, załatwiony, dobra, pięknie. Chodźcie na obserwatorów. Co się stało ze Stepekiem? Stepek, zabiła go podłoga. Dzień dobry. Zwykle klasyderów gdzie zabiła podłoga. No cóż, to ta podłoga jest agresywna, no. Dobra. Podłoga. No. No przecież to jest jakieś nieporozumienie. Bo ktoś nas wepchnął tam. No dobra, typiarze, mówcie mi, kto będzie Stepekiem, od razu to go przemienimy. No. No okej. Podłoga zabija, jak się mówi, bo to jest lawa, podłoga to lawa. Podłoga to lawa, morwanek. Nie, morwanek. To jest lawa. Dobra, rozdzielić się. Dobra. Personel klasy dupy ukrył się, tralala. Dobra, typiarze, chodźcie, może tym razem będzie trochę ciekawsza runda, bo na razie to jest są same rundy rozpiździec, co nie? Tak generalnie, nie żeby coś, ale te rundy to po prostu taki rozpiździec jest. Kto jest jeszcze klasą dupa? To jeszcze jedna osoba musi być klasą dupą. Kto jest klasą dupą? To nie. Idę za wami. To jest personelem. To jest jeszcze personelem klasy D. Haxa, nie kto jeszcze? No ja mam Amongo. A Amongo tu się nie odzywa? Nie, cały czas się odzywam tu już. A Haxa widzisz? Się nie odzywa. Boże, ty zgłupiałem. No widzisz. No. Nie mam żadnej karty. Dobrze. Dobra, idę od razu zobaczyć co z tą bronią. Tu łom był chyba, a nie ma. O nie, mam SCPK. O nie! Co to jest SCPK? Nie wiem! No to nie. Jest niewidzialny, ale go widać chyba. A, to jest ten coś. SCPK, co ja byłem chyba nim. O nie, dopadnie mnie. Do widzenia. Widzę. Siemanko. Witam Zadeusza. Ja bym na twoim miejscu uciekał. Aha, zbogowało się tak, dobra. Dobrze. XD. Dobra. Cześć Manobanku. No, jak tam sytuacja wygląda? A dobrze, wiem, że to jest SCPK i się zaraz zbunkruje. Też o tym myślałem. A dobra, w sumie niech stracę. To jakiś sojusz czy co? Tak, sojusz. A jak tam reszta da? Zginęło już? Ej, ale wiesz, że on tu może wejść morwanek, wiem. Tak naprawdę. Chodź tu się wiem, schowaj. A tak naprawdę to ciężko będzie. Chyba zginęła, bo zaatakował ich właśnie Stepek. Chyba, że udało im się ominąć i uciekają, no ale generalnie... To czarno będzie to widzę. Jest tylko niewidzialny. No jest tylko ten, tak, jest tylko jeden Stepek, ale jest on i jest bardzo źle. Bardzo bym nie chciał się go spotkać się z nim. Nikogo nie widzę, bo mam Snava. Sytuacja jest bardzo poważna. Obawiam się, że chyba tego nie przeżyjemy, panie Morwanku, wiesz? No chyba nie. Wy nie, a ja jestem już w heavy. Jesteś w heavy? Zostawiłeś no to się chodź. Tutaj? Chodź. Cicho, wróci cicho! Tam do was? On tu idzie. Pozostań tam. Słyszałem drzwi. Słyszałem drzwi, o. Dobrze powiedziałem. Wróci tam do was? Nie. Dobra, to idę. Co to za strzały były? Mam MTF-ów. Okay. No niedobrze, dla mnie przynajmniej. MTF! Halo? Halo? O, halo. Witam. Niewidzialny mały. Chodźcie do nas na kanał. No niestety, prawdopodobnie mnie wydadzą. Ej, nie strzelajcie we mnie! Poczekajcie chwilę! Boże, zero jakiejkolwiek rozmowy. Po prostu byle zabić.
Ty jesteś ulepszony? Czym się tylko gada? To ha! Wiecie co, nawet nie daliście pogadać, co nie? Od razu rozstrzelać to. Trzeba pogadać, a nie? No, trzeba było pogadać, co nie? Chciałeś pogadać ze mną, co? Trzeba pogadać na voice chacie. Zero! No gadałem na voice chacie, nie słyszeliście? Nie słyszeliśmy. Ej, to mówiło, może nie słyszycie w ogóle mojego voice chatu. Chyba tak. Możliwe. Może ja jak ten mikrofon czasami się odpina, to ci coś się popsuło. Teraz. Ale mi się generalnie psuje ten voice chat, to chyba nie działa tutaj. Ja tyle razy na voice chacie gadałem ze SCP-kami, też nigdy mnie nikt nie słyszał? Nie, że ani razu nie pamiętam. Nie pamiętam, chyba ja nie. Ja ci kręcę, to tyle razy się wygłupiam, a tu dupa. No dobra. Który kanał? W sumie musimy. My nie wiem, czy my mamy szansę nawet z takim batalionem. Nie mamy szansy. Jaki nasz kanał? Aha, dobra. A, wiem dlaczego. Ej, no dobra, tak jak nie wiem, czy jakiekolwiek szansy mamy. No bo to jest znowu ta sama sytuacja. Haksan znowu jest SCP-kiem. 1000 KP. W ogóle to normalne, czemu do tego trybu dodali takie SCP-ki? Co oni sobie myśleli, że to będzie? To jest tak niezbalansowane wszystko, że to było? To chyba było przewidziane na milion osób gra. Nawet jak było na milion osób, przecież tu jak jest więcej osób, to jest kolejny SCP-ek. Masakra jakaś, kurde. Chyba no podobnie jak Weselu to jest chyba, ale Weselu to jest bardziej zbalansowane. A jak jest Weselu? Weselu przy 8 osobach też jest dwóch. Aha. No ale grałeś, no to wiesz jak jest przy 8 osobach. Wiem. No jest w miarę zbalansowane, to dobrze. Jest chyba przy 12 jest chyba 3 i przy 20 jest 4. Mhm. No więc widzisz, no, ale chociaż przy 4 SCP-kach to chyba też jest masakra. Weselu spokojnie da się wywidzieć. No dobra, no ale no tak się siak. Tam się randomowo respi mapa i tam zawsze jest trudno cokolwiek znaleźć. Tutaj, że mapa jest taka sama cały czas. No tak, tu... skoro oni są SCP-kami, zrobimy barykadę na... To jeszcze przede wszystkim SCP-ki tutaj są szybsze niż... Ale to Haksum nas rozwali. W ogóle jest... To nie ma sensu. Zasrane. Dobra, nie ma ale co. Haksan to wiesz. A macie granatnik? Nie mamy żadnych szans, tak. Kurde, naprawdę, masakra. Będzie trzeba zmodyfikować znacznie ten trybik, tak coś nie rozumiem, dlaczego ludzie chcą Garry's Moda... No są, bo to wspomnienia są, ziom. Ty sobie wyobraź, to są wspomnienia, to po prostu tego, to jest jakby geneza, można powiedzieć. Ten, tak, geneza? No bo wiecie, od czego się zaczęło? Przecież gdyby ten tryb nigdy nie powstał, to Hubert nie zrobiłby nigdy SCP Secret Laboratory. No, tak. No nie, nie zrobiłby. No przecież od tego się zaczęło, to jest geneza cała, co nie? I nie oszukujmy się. Dlaczego on jest teraz niezbalansowany? Jest teraz niezbalansowany, bo ktoś taki tryb zrobił, ale wcześniej na tych poprzednich wersjach ten balans był większy. Był balans większy, mapa też inaczej była skonstruowana. Wtedy chyba SCP-ki na były zbyt czemu w ogóle mam Nasana podwójnie na liście? No, a teraz jest inaczej. Teraz zauważcie, że SCP-ki są niezbalansowane, bo... Nie da się w ogóle do tego wejść. To nie, natomiast... Nie da się od podłogi. Natomiast kiedyś, jak ja grałem, to było bardziej wszystko zbalansowane, co nie? To po prostu się zmienili twórcy, wszystko się zmieniło. Tam jest nili za drzwiami. Ej, dostaję obrażenie! Ej, tu jest! Jest obok nas! Co? Gdzie jest? Nie ma go. Nie ma go. Jest za drzwiami, co nie? Za drzwiami pewnie do tego obrażenia dostajemy. No kurde, i dostajemy obrażenia, no nie ma sensu w ogóle, wychodzimy. Weźcie go, przeskanujcie. No co nie ma. Chyba tak nie działa, no, nie jestem pewien. Nie, no to tak działa. Zginie da się skanować na pewno, ale tutaj nie wiem. Nie, przez gejka da się też. Dobra, chodź. Dobra, nie mam pomysłu, oni i tak muszą remote'a chyba zrobić. No ale mają. No, ale mają kartę? Mają, do gate'a mają. No to czekamy, no. Chodźcie pod gate'a B albo gdzieś tam po drodze, no i czekamy na nich, no co więcej. No, chyba tak będzie trzeba zrobić, co nie? No, ale wracając do tematu, to mówię, no to od tego się wszystko zaczęło, po prostu wiesz, to jest sentyment. Ja z Garry's Moda mam 80 odcinków chyba z SCP Garry's Mod, co nie? To jest naprawdę dużo, przecież główne serie. Teraz naprawdę trudno jest jakkolwiek grać. Wiesz, ja z TDT mam trochę ponad 100, ale z 80 odcinków z SCP, kiedy to było na przełomie raptem kilku miesięcy tyle odcinków no, na czas kany, co nie? Wrzucałeś po 2 dziennie nawet czasami. No, tak, to był naprawdę, było bardzo dużo. No i wiesz, i to był klimacik, tam się i był bardziej zbalansowany tryb. Tak jak też wtedy, pamiętam, że na początku nie trzeba było tego komputerka przyłączać, no, tylko trochę inaczej to było zrobione. Wydaje po prostu, że jak sobie odpuściłeś, jak nie robiłeś potem odcinków, to oni to zepsuli strasznie. No, ten, wiesz czego, na przykład co takiego brakuje mi? Fajnie był, raz to działało, było coś takiego, że komputerek
był potrzebny tylko do otwarcia gate'u B. No, tak, i to tak, było tak, spoko no. Strasznie, że gate A dało się otworzyć normalnie. No, ja właśnie myślałem, że tak jest cały czas. No, ale... no i dało się otworzyć normalnie, jeśli remote jest wyłączony, a MTF-y od tej strony mogły wpisać komendę i też mogły otworzyć, co nie? I generalnie to moim zdaniem było najlepsze rozwiązanie z tych wszystkich. Tak, tak. Natomiast potem twórca zrobił, no nie wiem kto, chyba ten, kto to robił, Kanadę? On chyba zrobił, że tak zrobił ostatecznie, że trzeba przełączyć ten komputerek, żeby dwa gate otworzyć, albo twórca mapy, nie pamiętam, jestem pewien. Ewentualnie twórca mapy być może tak zrobił, bo to mapy, to pamiętajmy. Chyba twórca mapa tak zrobił, bo to jednak twórca mapy od tego tutaj siedzi, co nie? No, on tak zrobił, że ten, że dało się, twórca mapy tak zrobił. O, jadą chyba, to są SCP już, czy tam jeszcze nie? Nie, to ja jeszcze jadę. A, okej. Okay. No. Dobra, no to czekamy. No i co zrobimy, możemy jeszcze gate'a B patrzeć. Macie no. Ustawić tak bokiem te auto. Więc wiecie, no sami rozumiecie, no kurde, no nie było... Nie było opcji na jakikolwiek ten. Po prostu jak przestałeś nagrywać, to oni no. Zaczęli olewać. Plus robił nam, pamiętam, że tam Asus, czy Asus chyba przerabiał wersję naszą na taką bardziej zoptymalizowaną, w sensie zbalansowaną, to znaczy ją obniżał po prostu tą siłę STP-ków i naprawdę był taki okres, że się grało w STP naprawdę spoko, co nie? STP-ki były w miarę zbalansowane, nie były takie silne. Były dobrze działające, bo teraz to mam wrażenie, że zaspawnowali tymi nowymi STP-kami i połowa no. To z nich nie działa, to poprawnie. No właśnie. Poddodawali te STP-ki. Powinno się dodawać, kurde, to nie jest w ogóle nic sprawdzone. W ogóle... Masa STP-ków mają takie same modele, więc no. No, ale w ogóle beka, bo taki STP 173 to już w ogóle się nie respi praktycznie, co nie respi się jakieś no. Ciągle. Jest tyle STP. Powiedzmy 957, ten który teraz jest ma taki sam model jak i widziałem. Ja w ogóle więc... po tam iluś, po jakimś tam czasie stwierdziłem, że w ogóle 173 się nie respi. No. Tak co? Się respi czasami, w sensie... No, ja już tak dawno nie widziałem 173, żeby był STP-kiem. Teraz to... nie było w ogóle. Ej, no, Haksa! W ogóle nie co? Ma 173. A ty nie jesteś tą klasą D? Jaką klasą D? Nie. A nie, właśnie, Haksan, przecież ty byłeś... Haksan! Ale ja zginąłem. Wiem, że większość tego... STP-ków jest bez sensu. Ej, ale dobra, ale to ten, to oni mogą w ogóle jak wyjść mają? Zacznijmy od tego? No ja byłem tym klasą D, ale... Ale co, co, ja oni muszą... Zadałem 600 dobrze. Jak ty umarłeś? Ej, proszę tutaj ten. Windzie. Normalnie zjechałem ej. I... No, co to było? Co się to było? Sygnalizacja. Wylałem pod samochód i zginąłem. Ty głuptasku. Ej! To ludzie, powiedzcie mi, gdzie są te SCP-ki, one w ogóle mają jak sam to zrobić. Są... Ej, co wy robicie? Co wy robicie w ogóle? Wszyscy umierają po kolei. To dobykają samochody. Ej, to poczekaj, to ustalmy, to mogą wyjść te SCP-ki teraz, czy nie mogą? Niby nie mogą, bo tam jest... Okay. Ej, wy macie teraz jak wyjść z tego laboratorium? Tak, idziemy, właśnie. Znaczy idziemy z komputerkiem pogadać, wiesz? Ale jako SCP-ki możecie? Znaczy, no... Tak. Ja mam kartę znaczy, normalnie. Znaczy nic nie trzeba mu mówić. Tak? A. Dobra, mają. Dobra, mają jak wyjść tego z tego laboratorium, więc luz. No, więc spoko, możemy. No kolejny kurde! Czemu wy umieracie? Możecie wchodzić pod samochody? Nie wchodzą pod koło. Tak cały czas właśnie pod auto wbijacie. Ja nie wiem o co im chodzi, co nie? Można przez koło wejść pod auto i. Zmniejszają naszą szansę na wygraną. Chyba to taki był plan, co nie? Ja w ogóle nie ma opcji tego wygrać. Nie no, to jest to taki nami manipulują. Oni już po prostu stwierdzili, że to nie ma sensu. No właśnie widzę, co się... To masakra już. A zobaczysz, te stypeki zrobią nam pranka, wyjdą przez gate B i tyle będzie. Ale pamiętam ten moment... Ale mówię, pamiętam ten moment, kiedy było coś takiego, że komputerek był tylko potrzebny do gate'u B, a gate A był od razu można było otwierać. To było chyba... To była najlepsza wersja, potem chyba twórca mapy chyba to zrąbał, bo to od twórcy mapy akurat zależy to, jaki gate się otwiera kiedy. Ta runda już po 20 minut, czekamy na STP. No. No cóż, to będzie też chyba ostatni odcinek, jeśli chodzi o teraz o SCP, co nie? Bo nie będzie sensu, nie ma sensu już chyba kolejnego no. SCP. Póki... No. Twórca, czy ten ziomek nie zmodyfikuje trochę siły SCP, to myślę, że to nie będzie sensu. Pograliśmy sobie, widzowie popatrzyli jak wygląda teraz SCP. Jak oceniacie SCP, widzowie, napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba i czy chcecie więcej odcinków z Gmod SCP.
Czy może już nie chcecie odcinku z Dzimotem? Nie chcecie. Wszyscy stwierdzam, no. Nagrywaj dalej i tak. No. Nie no, może powiesz, wszyscy tak się bardzo napalili, teraz popatrzą, słabe. Fajnie się tak zabija. Coś mi się wydaje, że tak nie będzie. No mówię, bo jednak wiesz, czasy się zmieniły, ale 80 odcinków jak nic z tego nagrałem, to nie? To w bardzo krótkim czasie, więc... No... Napominam, że wtedy cisnęliśmy nieźle te STP, po kilka odcinków dziennie potrafiliśmy machać, to było... W ogóle mam ale dobrze się wtedy w to grało, zacznijmy od tego. Znaczy nadal się dobrze gra, tak, dobrze się oglądało teraz, ale dobrze się też w to grało i to było klimatyczne. I nadal jest klimatyczne, ale no, dużo jest takich mankamentów, które po prostu trzeba poprawić, co nie? No i tyle. Takie jest moje zdanie. No, trzeba czekać w ogóle. Żeby to wszystko naprawić, to naprawdę tyle trzeba mimo wszystko. No. Trzeba, nie no, niby... Najlepiej, niby to, jakby ktoś mapę... To nie jest trudno. No, jakby mapę ktoś zmodyfikował trochę. Nie wiem, a chyba nikt nie potrafi robić map. Kto potrafi robić mapy? Nikt. Hubert Moszka. Akurat będzie robił, siedział i będzie robił mapę. Zrobi mapę do tego, do Gary Smoga. No, na pewno. Na 100%, kurde. Albo wrzuci mapę ze Sarah do Gary Smoga. Dobra, poczekaj, zapytam się, jak tam STP-ku idzie. STP-ki, dobra, jak tam idzie? No już bardzo już dobrze. Znaczy STP-ki, no ja tylko jestem STP-kiem. Właśnie. No dobra, no to tam... Aha, okej. Dobra, jakoś im tam idzie chyba? Chyba. Dobra. Podkreśleniem na chyba. Fajnie by było, jakby się znowu NTF-y zrespił. Zaraz się zrespią i tak zdążą, spokojnie. Te jeepy się chyba zbugowały, bo... Można było wejść na jeepa, teraz nie można. Lepiej nie próbuj, bo spadniesz pod koła. No właśnie. Nie. Właśnie, bo oni chcieli wskoczyć na to auto. Też tak myślę, że chyba tak co chcieli było zrobić. No bo się dało, co nie? A teraz się już nie da. No ja jestem, szocze. No ale ty, no dobra, to nie schodź lepiej, bo już nie będziesz mógł wejść. No lepiej już nie schodź. No to czekamy na nic. I tak nas rozwalą, kurde, jak tam... No, jak tam... Czekamy na śmierć tak naprawdę, nic nam nie pomoże. Dobra, chociaż nie jest, tylko chyba jeden STP-ka, tam nie jakiś persona klasy D jest, czy ktoś taki. Naukowiec, ale naukowiec nie musimy naukowca zabijać, to jest jakby... Nie no, w sumie... No, naukowiec może nas zabić. Ale przecież naukowiec jest jakby nadal naukowcem, tylko że jest jakby zbufowanym naukowcem. No. A czemu jest zbugowanym naukowcem? Nie, zbufowanym, nie zbugowanym. Jest. No bo jakby ma 1000 HP, ale ten, ogólnie to, tutaj, nadal to ten, jest całkowiec. A ten kto miał 1000 HP nie zginął? O, biegnie. Ej, biegnie. To jest ten Neil. No, ostrzał taktyczny. Ale gdzie on jest? Nie widzę go. Chował się i biegnie ten. Jedzie. Nie, w sumie do auta nie strzelajcie, po prostu powiedzmy mu, że sojusz. Ja nie mogę rozmawiać. Czekaj, sojusz, nie strzelaj. Jesteś naukowcem na. Jesteś naukowcem! No Boże, co za debil, no! Nie strzelać! Ale jesteś naukowcem, jesteś naukowcem normalnie! Właśnie, Morwany w Krajkorze! No i dupa. Dobra, chodźcie na obserwację. To nie mogło się udać. Dobra, biegnę, żeby szybciej skończyć. Dobra. Taka zdrada, co nie? Murwanek. Ale nadal mimo wszystko jest naukowcem. Nie jest naukowcem. Nie, on nie jest naukowcem, on wygląda jak naukowiec. A, to jest stepek. To tak jak masz na przykład takiego obcego, który chodzi w tego. Co to w ogóle za jazda? No to jest jakieś nieporozumienie. Kto ten tryb tak... Popsuł. Przydałaby się. Kurde, aż mam ochotę znaleźć tą taką najbardziej podstawową wersję tego STP i zagrać tą najbardziej podstawową wersję. Kanadę napisz. Kanadę no. Na pewno ma. Dobra, i generalnie ten tą no najbardziej. Dzień dobry. Pamiętacie tą najbardziej podstawową wersję tak, tego trybu? Tak. Kiedy on po prostu niczego nie miał, ale był już wtedy tak bardzo klimatyczny i dopiero potem w trakcie zaczęło dodawać coraz więcej rzeczy, a teraz jest rozpiździec, bo jest tego za dużo. Jest... To gra się po prostu stoczyła się ta gra. No. Tak. Dobra, no tym akcentem kończymy. Kończymy. Elo. Cześć.